Bam, ja jestem już tu przygotowana z urządzeniem tutaj podłączonym do gniazda, jedziemy. Będzie działać. Dzisiaj będziemy instalować akumulatory. Są to trzy akumulatory 150 Ah. Będą one połączone równolegle. Jak widać, już zacząłem tutaj je łączyć razem. Wcześniej poprowadziliśmy całą instalację elektryczną, wszystkie lampy, pompy, wiatraki i tak dalej. USB wyjścia i gniazdka na 230. Wszystkie kable zostały pociągnięte. Wszystko w peszlach. No i teraz wystarczy tylko połączyć to, podłączyć do hybrydy, połączyć panele na dachu. Wejście do vana też zostało zainstalowane na dachu i zaizolowane, żeby tam woda się nie dostawała. No i działamy. Tak, i to wszystko zostało zrobione jeszcze przed zabudową, czyli możecie tutaj zobaczyć na przykład. Mamy jedno wejście tam w peszlu, no i to wszystko jest pod tymi płytami. Więc nasze akumulatory to jest, tak jak Grześ wspomniał, to są akumulatory na 12V 150 Ah. I zamówiliśmy je po prostu tutaj w Danii. Przywiózł kurier. I tutaj, jeżeli chodzi o kable. Część kabli zamówiliśmy już gotowych, nakutych na końcu z tymi oczkami. A część muszę dorobić sam, bo potrzebuję dłuższe. Więc teraz obrabiam właśnie. To odizolowujemy, docinamy i będziemy nakładać te tutaj kółka, oczka. Do zakładania tych oczek kupiliśmy takie urządzenie do nabijania. Po prostu tu się wkłada kabel. No i wali się młotkiem od góry i to ładnie się zagina. I trzyma mocno, wystarczy tutaj zaizolować jeszcze. Będzie dobrze. Skończyliśmy instalować akumulatory. Wszystkie bezpieczniki, wszystkie kable połączone. Tutaj zainstalowaliśmy tę hybrydę właśnie, która przetwarza 12V na 230. Wszystkie kable są oznaczone, co od czego. Tu jest główny wyłącznik 12V w całym banie. Tu jest różnicówka na 230. Tu są bezpieczniki do każdego urządzenia. Na razie no nie ma bezpieczników włożonych jeszcze, ale skrzynka na bezpieczniki. Jedyne co pozostaje na chwilę obecną to podłączenie paneli słonecznych i podłączenie tych dwóch kabli tutaj do hybrydy i to wszystko. Super. Robimy to jest lampek. To jest lampka do czytania. Działa. Działa i jest regulowana tego, jeszcze nie zamontowana, ale działa. Test innych lampek. Włączymy. Jedna lampka. Druga lampka. Idziemy dalej. Trzecia. Ta jest podłączona do akumulatora innego, więc ta nie działa na te akumulatory teraz podłączone. Ale ta działa. I patrzcie, jeszcze ta będzie działać. Dalecie. Czot! Good job! Teraz będziemy pierwszy raz włączać hybrydę i zobaczymy, czy jest przetwarza 12 na 230.
pokazuje, że jest 228V. Pokazuje też, że baterie są prawie pełne. Siema Grześ. Siema. Tak, z tym 230? Będzie. Będzie? Będzie. Dobra. Zobacz, tylko tu. Czek. Wyłączasz? Włączam. Włączam. Bam, bam, ja jestem już tu przygotowana z urządzeniem tutaj podłączonym. Do gniazda jedziemy. Będzie działać. Więc okazało się, że uchwyty jednak nie pasują na te oryginalne dziury. Przypadały akurat tutaj, co nie za bardzo napasuje. Więc przesuniemy je w to miejsce. I dlatego musimy nawiercić dziury w panelach słonecznych, delikatnie je przesunąć i wtedy zamontować te uchwyty i wtedy działać dalej. Zamiast na oryginalnych dziurach wymierzyłem tutaj, już wywierciłem dziurki i po prostu to przesunę o te parę centymetrów, tak żeby mi nie nachodziło na ten garbik. Wkładam sobie tutaj kawałek drewna, bo mam wiertło coś drugie i żebym nie przebił panela. Więc jeśli wiertło wchodzi przez ten profil aluminiowy, to blokuje mi się tutaj na takiej odległości. Dlatego to podkładam. Siemanko. Dzisiaj... Zostaw to. Dzisiaj mam tu pomocnika od spraw bardzo potrzebnych. Będę się bawił trochę z panelami w domu i będę skracał kable tych paneli, bo jak widać jest to majonez tutaj, spaghetti. Więc to będzie najdalszy panel od względem dziury, gdzie będą panele wchodzić do środka, do vana. Załóżmy, że tu jest dziura, gdzie wchodzą panele do środka do vana, kable do środka do vana. Więc nawet ten najdalszy panel będę skracał, najdłuższy kabel to jest ten. Tyle mam niepotrzebnego kabla, więc będę go ucinał tutaj. I wszystkie będę podłączał je równolegle, czyli wszystkie tu jest plus, wszystkie plusy do tego, wszystkie minusy do tego, i później tylko plus i minus będzie schodzić na dół do hybrydy i tam będzie się działa magia dalej. Więc teraz może pokażę, jak to szybko się robi. To są złączki MC4, bardzo popularne przy używaniu, właśnie przy budowie takich systemów solarnych. Łatwe w obsłudze i łatwe w montażu, więc tylko odkręcamy to, ściągamy tutaj zabezpieczenie, no i teraz tutaj tylko wystarczy kombinerkami czy specjalnymi tam elektrycznymi obcążkami rozgiąć to, utnę kabel tam, gdzie potrzebuję tak naprawdę i wtedy to założę. Tak samo z minusem tutaj, podobna historia. Trochę. No, może wystarczy trochę pokręcić i powinno wyjść. Tak. Zaraz biorę się za ucinanie kabli i zobaczymy, jak to będzie wyglądać na końcu. Więc tak, uciąłem sobie kable na odpowiednią długość. I używam tych samych końcówek, które były już, nie kupowaliśmy ekstra końcówek do tych kabli, więc trochę mi zajęło rozmontowanie tego, rozgiąłem to śrubokrętem po prostu, tą końcówkę tutaj, widzę, że płynie, to było tak zamontowane. Teraz będę zakładał to z powrotem, tam gdzie już kabel uciąłem, zredukowałem. Więc zaczynam od tej nakrętki.
Gdzie jest taka specjalna jakby uszczelka. Dobra, chodź na ten kabel. I później jest takie specjalne jeszcze blaszka, która później tam wspina to wszystko jakby delikatnie. Teraz mogę założyć tą końcówkę z powrotem. Ścisnąć to wszystko ładnie. Jeszcze mi się uda. Wypycham sobie to wyżej. To jest akurat kabel plusowy, więc zabieram tą końcówkę. Sprawdzam, czy to wchodzi do końca. Widać, czy wchodzi do końca, czy nie wchodzi do końca. Dopycham tą uszczeleczkę i ten dęksik, który tam spina wszystko. Taki mały klik tam musi być, to on wtedy wchodzi tam gdzie ma wchodzić. Nie wiem, czy to będzie słychać. No i teraz jak już to dokręcam wszystko, tu widzę, że oni to trochę kleju dali na to i trochę ciężko jest to odkręcić, ale można też kupić specjalne klucze do tego rozkręcania i skręcania, jeśli ktoś chce się bawić to na poważnie. No i tak wygląda plusowy zrobiony. Więc teraz pokażę, jak będę robił dalszą część tej instalacji. Połączenie będzie równoległe, czyli daje nam to takie same parametry 12V na koniec i 480W. Każdy panel jest 160W, czy to jest 160, 480. A to, że połączymy równolegle, daje nam takie samo na napięcie 12V. Więc wszystkie to są plusy tutaj. Nie, to są minusy. Ta wtyczka jest plusowa. Ten trójnik. Wszystkie minusy idą razem. Ona, jak widać, tu jest taka czerwona uszczelka. To jest wszystko szczelnie połączone. Woda w ogóle nie wchodzi. To tak wygląda. Teraz wszystkie plusy razem tak samo. Jesteśmy teraz w domu i panele są odwrócone tą częścią naświetlaną do dołu, więc nie ma obaw, że coś tu jakieś będzie porażenie prądem. I teraz dodatkowe dwa kable tu są, będą podłączone. Plus i minus, i to już leci na dół do hybrydy, i tam już idzie magnet. I tak to będzie wyglądać na koniec. Tyle kabli zostało poucinanych. Więc taki dobry tip dla wszystkich, którzy planują tego typu instalację podobną, trzech paneli: nie kupować ekstra kabla, bo dużo kabla zostaje. Na przykład tu około, nie wiem, ponad 4 metry kabla mi zostało, więc dobrze skupić tylko sobie końcówkę plus i minus ekstra, a nie ekstra kable. My kupiliśmy ekstra kable, no i niestety, no, nie do końca one są potrzebne. No ale dla wszystkich, którzy planują tego typu inwestycje i zabawę, to dobry pomysł, żeby nie kupować ekstra kabli, tylko ekstra końcówki. To wszystko.